Sandra Drabik. Witaj, Sandro. Witam. Sandra, jak oceniasz przebieg tej walki? No, walka stała na wysokim poziomie sportowym. Była szybka, dynamiczna. Myślę, że na pewno się publiczności mogła podobać. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mi się bardzo podobało. Przede wszystkim, powiem szczerze, podobała mi się również konsekwencja w działaniu w taktyce twojej rywalki, albowiem walkę cały czas przeważałaś, miałaś nad nią kontrolę, a twoja rywalka konsekwentnie również odpowiadała. W związku z tym, jakiś cios odczuwać ze strony swojej rywalki? To znaczy, kilka ciosów przyjęłam, ale czy nie było one, nie robiły na mnie one po prostu wrażenia, ale tak, przyjęłam kilka ciosów. Rzeczywiście to, co mówisz, moja rywalka konsekwentnie wykonywała plan. Zresztą słuchała swojego trenera z narożnika, bo ja też go słyszałam, co mówił, więc ona też wykonywała to, co on robi. Fajnie, bo fajnie mają taką współpracę i fajnie, że się umie trzymać planu podczas, wiadomo, takiego wysokiego tempa i takiej presji, prawda? To jest ważne. Sandra, zatem jakie plany na przyszłość? Zawodowstwo, boks olimpijski na razie zostajesz. Jak to wygląda? Na razie skupiam się na mistrzostwach wojskowych, na mistrzostwach świata wojskowych, które odbędą się tutaj w połowie września, 17-26. Także jadę tam, chcę zawalczyć jak najlepiej, a później no zobaczymy. No nie chcę jakby wybiegać w przyszłość. Sandra, zapytam również o taką scenę lokalną, kielecką sportu walki. Ja jestem z Kielc, jesteś również z Kielc. Czy widzisz jakieś młode prospekty w Kielcach, aby mogli zdobyć tytuł międzynarodowy, jakiekolwiek tak naprawdę? Jak to wygląda, jeśli chodzi o sporty walki i szczególnie boks, również biorąc pod uwagę to, że boks już nie jest jedyną formułą walki? No nie, no teraz mamy bardzo dużo formuł, też mieszane sztuki walki. To znaczy, no jeśli chodzi o kobiety, no to niestety w Kielcach no nie mamy tutaj jakby takiego dużego zaplecza, ale no jest kilka panów, mamy u nas w klubie choćby nawet w kickboxingu młodych zawodników, którzy zdobywają medale Mistrzostw Świata, Europy, tak prowadzi ich mój trener Marek Soboń. Jest Rasz Kielce, który prężnie działa w boksie, więc no jest kilka na pewno nazwisk, które mogą się wybić, jeśli będą dobrze prowadzeni i oczywiście sami też będą tego chcieli. A sama w przyszłości, nie mówię, że teraz, ale w przyszłości myślałaś o formule wszechstronowej MMA? Kurczę, nie wiem, chyba mi się wydaje, że nie chce mi się uczyć już tego parteru i chyba tak nie do końca jakby idea tych walk mi się podoba. Rozumiem, więc zapytam w takim razie o ideę walk bokserskich, albowiem ja boks bardzo szanuję, mega lubię, bo jest dyscypliną bardzo szlachetną i taką analityczną. Natomiast jak ty widzisz tą całą scenę sportu walki w Polsce? Tworzą się walk osób typu pewna Marta, która zasłynęła z tego, że komuś tam zrobiła dobrze i tak dalej. Jak ty wszystko widzisz? Bo albowiem na przykład była walka Ewy Brodnickiej i przyznam szczerze, że dla mnie był to widok dość przykry, powiem szczerze. To znaczy mi jest przykro, że sportowcy uciekają się do takich sposobów zarabiania pieniędzy i gdzieś tam tracą tą strefę sportową, ale jakby nie oceniamy jakby nikogo. Każdy robi to, co chce, co lubi, prezentuje się siebie takim, jakim jest i wybija się na tym, na czym chce. Ja po prostu, no mi się to nie podoba, ale każdy niech robi to, co chce. Ja na przykład jestem w boksie olimpijskim, wyznaję taką właśnie tą ideę typowo sportową. I chciałabym, żeby jednak ten boks zawsze był, żeby był taką sportową właśnie szlachetną, żeby zawodnicy uczyli się szacunku do przeciwnika, a nie tak jak mamy na tych galach właśnie typu sport, obrażanie się i tak dalej. No to nie jest już chyba sportowe. Zatem twoim zdaniem, jaka jest podstawa, czy jaka jest, no nazwijmy to podstawa sztuki bokserskiej, jakie i cechy charakteru, i jakie cechy takie typowo motoryczne, fizyczne bym powiedział, w boksie twoim zdaniem mają największą takie zastosowanie w walce bokserskiej? Ja myślę, że wiele czynników na to wpływa. Przede wszystkim na przykład psychika, tak? No, zawodnik musi być też sumienny, wytrwały, no, szybki, dynamiczny. No wiadomo, boks jest bardzo, w ogóle sporty walki są bardzo różnorodne, tak? Bardzo zmienia się płaszczyzna uderzeń i tak dalej, więc trzeba być wszechstronnym, więc sporty walki są taką dyscypliną, gdzie wszystkiego po trochu trzeba trenować, tak? Siła, dynamika, szybkość, to jest taka mieszanka. No i przede wszystkim wytrwałość i konsekwencja w działaniu. Zapytam już takie pytanie ostatnie, Sandra, na portalu Pasja Sportu Walki. Sandra, właśnie jak się narodziło, Sandro, właśnie jak się narodziło twoja pasja sportu walki?
Ja właśnie byłam troszeczkę taką chłopaczarą od małego i zawsze gdzieś z chłopakami biegałam po podwórku i zawsze lubiłam się z nimi bić, tak kolokwialnie to nazwę. A później trafiłam na sekcję kickboxingu i naprawdę bardzo mi się spodobało i zostałam. Zresztą miałam bardzo wysokie wyniki właśnie w kickboxingu. Później pojawił się boks, bo tak naprawdę już wszystko zdobyłam w kickboxingu, więc też szukałam jakby nowej ścieżki, czegoś nowego, co mnie pobudzi, co pobudzi moją ambicję do dalszych treningów i tak trafiłam na boks. Później się okazał dyscypliną olimpijską kobiet, więc pojawiło się marzenie pojechania na Igrzyska Olimpijskie i z tą ideą trenowałam. I cieszę się, że na nie pojechałam. Dziękuję Ci serdecznie za ten wywiad. Życzę dalszych sukcesów i powodzenia. Dziękuję.